samoloty latają, ciągniki chodzą, psy szczekają. Dzień jak co dzień na wsi, nie? Dobrze, że jeszcze nikt nie driftuje. Rok latam na HD0. Głównie na tych goglach, chociaż mam też ten odbiornik VRX zewnętrzny, montowany do zwykłych gogli. Ale to jest mój weapon of choice, to są gogle, które preferuję. Rok ponad tym latam i mam swoje przemyślenia. No gęsto się na tym rynku cyfrowego FPV zrobiło. Mamy Walksnaila, mamy DJI, czekamy na nowe DJI i mamy HD0. Miała być Orca. W sumie cisza jest o systemie od Orki. Miał być FR Sky. Przy czym okazało się, że FR Sky produkuje sprzęt kompatybilny właśnie z HD0. Dronów na tym systemie miałem chyba z 10. Obecnie mam 5. O niej był film. 3-calowego Toothpicka 1S. 2,5-calowego Toothpicka na 4S, na tym większym VTX-ie łupowym, ale nie lajcie. No i dwa tajni łupy, 65 i 75 mm na tym nowym, najmniejszym VTX-ie tajni łup light. Miałem jeszcze Proteka 35, Kruxa 35, czyli dwie 3,5-calówki. Co po roku mogę stwierdzić? HD0 to system kompletny. On działa. On się nie zawiesza, nie restartuje, nie brykuje urządzeń. Jeśli poznasz go i wiesz, jak on lata, na jakiej odległości możesz polecieć, to działa to całkowicie stabilnie. Nie zaskakuje w żaden sposób, nie sprawia, że z dnia na dzień nic nie zmieniłeś i tracisz drona. Ten system dojrzał i w obecnej formie i hardware'u, i oprogramowania no po prostu działa. Jego przewagą jest stała latencja na poziomie tych kilkunastu milisekund glass to glass, czyli z soczewki tej tutaj do soczewki tej tutaj. I kiedy porównamy go do innych systemów cyfrowych, to jego opóźnienie będzie najmniejsze, ale również najmniejszy będzie jego zasięg i jego penetracja. I tak wiem, można powiedzieć, że a na HD0 to się udało odlecieć 50 km, a na DJI tylko 13,3 i jest to ograniczenie technologiczne. Tak, wiem, tylko że żeby tak odlecieć na HD0 trzeba mieć dwie takie wielkie patelnie na łbie i absolutnie idealne warunki. To się nie wydarza w życiu codziennym. Ale on pokazał, jak to zrobić. To, że ten system... Może wezmę obiekt. To, że ten system jest bardziej podatny na zakłócenia, doskonale sprawdziłem na własnej skórze, na szczęście bezboleśnie, na Stadionie Śląskim, gdzie kiedy systemem DJI, dronem na DJI robiłem co chciałem, latałem gdzie chciałem, on, no niestety, zrywał w połowie stadionu. I to bez wyraźnego ostrzeżenia sygnału. Był nagle, jak nożem, odcięty. Tam był jakiś, wciąż jest jakiś nadajnik, stoi i pewnie przeszkadza wielka wieża obok stadionu. I tak jak DJI go ignoruje, potrafi sobie poradzić z tymi zakłóceniami, on odcinka. To stałe opóźnienie jest tym, co przekonuje do tego systemu HD0 osoby ścigające się. Czy ścigasz się małymi łupami na torze wyścigu, czy dużymi piątkami, czy ganiasz, nie wiem, samochody na torze driftowym, stałe opóźnienie jest tym, co jest najważniejsze. Dzięki stałemu opóźnieniu możesz ciaśnie pokonywać zakręty, możesz bardziej zbliżyć się do obiektu, który ścigasz i szybciej zareagować na jego zahamowanie, jego zmianę kierunku. Podczas pewnej imprezy sportowej, kiedy miałem do dyspozycji wszystkie drony, to okazało się, że właśnie z tego drona, najtańszego z zestawu, z najsłabszym VTX-em w zestawie, wykorzystałem najwięcej materiału. Głównie dlatego, że byłem w stanie zbliżyć się na dość niewielką odległość do samochodu i szybko reagować na to, jak on skręcał czy zarzucał. I można pomyśleć, no niby tu 14 milisekund, a tam 30. Tu stała, tam zmienna. No co to może robić za różnicę? Ano robi różnicę taką, że albo w coś wlatujesz i w to uderzasz, albo nie. Niepodważalnym atutem tego systemu będzie ten mikro VTX. To jest łup VTX Lite z kamerką Nano. I to jest zestaw, który również obecnie nie ma do końca konkurenta w świecie cyfrowym, ponieważ no oczywiście jest Walksnail, tylko że jest on znacznie cięższy. I mówimy tutaj o różnicach kilku gramów, bo to niech będzie 5-6 gramów, ale w wypadku tych konstrukcji to potrafi być 30%. No, tu akurat nie jest,
ale może być. Poza tym spójrzcie, pierwsza implementacja taka konsumencka cyfry HD0, 65 mm. To jest fleksowanie się, to jest prężenie muskułów. Da się, można, patrzcie. Pierwsza implementacja Walksnaila, taka komercyjna, 75 i to taki dość duży, jak na 75. Ale fakt, że lata to lepiej i sprawniej niż ta 65. I tu właśnie dochodzimy do tego sweet spotu, kompromisu idealnego. Czyli 75, którą sam sobie zbudowałem, która jest miksem części z BTFPV, HD0 i Happy Model. Ramka z Mobuli 7, IO z Bety, kanopka z Happy Modela, silniki z Bety. W każdym razie lata dużo żwawiej niż on i dużo dłużej niż on. No. I tak, jakość obrazka na tej kamerze HD0 będzie 63,5% gorsza niż na tej kamerze z Walksnaila, ale frajda z latania, czas lotu będzie dokładnie o 58,4% lepszy w tym wypadku. Tym lata się fajniej, tym widzi się więcej i dalej, co komu potrzeba. HD0 jest obecnie jedynym systemem, w który da się wejść za jakieś rozsądne pieniądze, bo sam VRX, czyli odbiornik, ten, który można zamontować na goglach analogowych, na każdych, które mają wejście HDMI, kosztuje 1399. I mówię o swoim sklepie, bo akurat chyba jako jedyny w Polsce po prostu je mam. VTX z kolei, to jest trochę droższe, ten 1-watowy VTX to jest okolice 600, do tego trzeba jeszcze kamerkę dokupić i inne rzeczy. Tutaj VTX z kamerą, z kablem, z anteną 650 zł. Czyli jak się uprzeć, to można wejść w system cyfrowy za dwójeczkę. Oczywiście będzie trzeba jeszcze dokupić resztę drona albo modernizować swojego drona, żeby zrobić z niego cyfrowego. Ale dwójeczka. Za 1500 zł ponad rok temu kupiłem te gogle, które uwielbiam ze względu na to, jak zbite są. Że to wszystko jest zabudowane razem. Tu mam dwie anteny panelowe, tu założyłem sobie małe antenki i to jest takie no nie wymagające ode mnie niczego poza podłączeniem prądu i założeniem tego na łeb. Żadnej regulacji tutaj soczewek, tu się przesunie, tu się coś wymaca jak się na czoło. No nie, te po prostu zakładam, lecę i tak obraz jest trochę mniejszy, ciemniejszy i dalej niż w wypadku takich gogli jak Walksnail czy DJI, czy prawdopodobnie tych nowych HD0, ale komfort i prędkość założenia tego no jest dla mnie po prostu ponad tą jakość obrazu. Mówiąc już o cenach, teraz, w momencie kiedy dolar kosztuje 5 zł i praktycznie każda paczka z Chin przychodzi oclona, wejść w cyfrę HD0, no mówimy spokojnie o 2000 zł. Wejść w cyfrę DJI, 7-8 stóp za VTX-a, 3300 za gogle. Walksnail 8 stóp za VTX-a, 300 za gogle. Czemu inne firmy nie robią gogli kubełkowych? Nie wiem. Walksnail pewnie zrobi. Zarówno osobny VRX, jak i takie gogle. Ale na razie nie robi, więc mówimy o tym, co jest. No dobra, a jak z awaryjnością? No więc ja osobiście zepsułem tylko jednego VTX-a i dlatego, że latałem bez anteny. Nie to, że wystartowałem bez anteny, wystartowałem z anteną, ale wróciłem bez anteny. I no niestety okazało się, że na VTX-ie zaczęły pojawiać się piksele. Mam też wśród znajomych dwie sytuacje, gdzie zawiódł VRX, czyli odbiornik ten montowany na gogle. No w jednym wypadku zawiódł, bo kolega podłączył 6S zamiast 4S
i nie użył kabla z regulatorem. W drugim wypadku prawdopodobnie złe sflaszowanie, odłączanie i podłączanie zasilania w trakcie flaszowania spowodowało, że no nie udało się tego podnieść. I ten VRX poleciał do Chin, poleciał do HD0 w celu naprawy. Także podsumowując ten mój przydługi wywodzik, ja definitywnie nie żegnam się z HD0. Jeśli chodzi o latanie 1S małymi łupami, lubię go bardziej niż pozostałe systemy, a jeśli chodzi o ściganie się na otwartej przestrzeni, też zaczynam rozumieć, czemu ludzie wolą stałą latencję niż ładniejszy obrazek. Jeśli chodzi o cinematic, jeśli chodzi o dalsze loty między przeszkodami, tak, wciąż bez dwóch zdań wybieram DJI albo Walksnaila i w tym momencie tak mam te systemy na równi. I dużym minięciem się z prawdą byłoby komuś powiedzieć, że ten system sprawuje się tak samo jak te dwa pozostałe. Chociaż zawsze jeszcze warto mieć na uwadze, że jak źle ten HD0 by sobie nie poradził w porównaniu do innych systemów cyfrowych, no to wciąż jego penetracja i zasięg będzie zbliżona lub lepsza do nawet najlepszego analoga. O porównywalnej mocy oczywiście. Bo jak założysz sobie 3-watowego VTX-a analogowego, to no ciężko tu będzie czymś go pobić. Mam nadzieję, że rozwiałem jakieś wątpliwości, pomogłem wam podjąć jakąś decyzję z tak szalejącymi walutami i inflacją. Ja bym się nie zastanawiał. Bierzesz, kupujesz teraz, a jak się znudzi, to sprzedajesz. Pewnie z zyskiem. Trochę tych rzeczy mam u siebie w sklepie, a odbiornik i jakieś drony leżą sobie w sklepie stacjonarnym, także można przyjść, oblatać, poznać to na własne oczy. W tym filmie to na tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zostaw łapę, suba, odwiedź sklep. Dzięki i do następnego. Gumowo.